Drodzy bracia i siostry, to mnie brat trochę zaskoczył, że mam coś opowiedzieć o sobie. Ja wolę mówić o Chrystusie, o Bogu, ale powiem trochę. Więc pochodzę z Torunia, z województwa kujawsko-pomorskiego. Byłem najstarszym z trzech synów. Mój tata zdecydował się założyć rodzinę wcześniej, zamierzał być księdzem, ale to się nie powiodło. Mój najmłodszy brat poszedł w ślady taty, jest dominikaninem, kapłanem katolickim. Mój tata był prawnikiem, uczciwym prawnikiem, społecznikiem też, pomagał wielu ludziom. Natomiast moja mama była ponad 42 lata nauczycielką w szkole muzycznej i średni brat poszedł w ślady mamy, jest też nauczycielem i muzykiem. Cóż, należałem po części do straconego pokolenia, któremu możliwość rozwoju czy kariery zawodowej przerwał stan wojenny. Byłem związany ze środowiskiem muzyków rockowych przez dłuższy czas. Moimi kolegami był Grzegorz Ciechowski, Republika, czy Kazik Staszewski, Kult i tak dalej. No ale mi się nie powiodło, bo zbyt nowatorska moja muzyka była na te czasy. Z działaniami plastycznymi i poetyckimi też nie miałem większego powodzenia, więc zacząłem szukać Boga w takim przygnębieniu, w stanie wojennym i oddałem Mu swoje życie na podstawie bardzo nikłej wiedzy. Nikt mi nie głosił Ewangelii. Wiedziałem, że powinienem zerwać z grzesznym życiem, bo prowadziłem grzeszne życie, będąc związany z taką cyganerią artystyczną. No i po prostu rzeczywiście łaska Boża mnie dotknęła, ale nie miałem poznania. Więc po omacku szukałem, nie wiedziałem, gdzie szukać pomocy. I trafiłem do mojego kolegi, który podobnie tak jak ja, gdzie ja działałem czynnie w klubie studenckim Odnowa. On był odbiorcą, jednym z uczestników. I wtedy była akurat też przerwa w moich studiach polonistycznych. I ja odwiedziłem tego kolegę. Okazało się, że miał łączność ze Świadkami Jehowy w tym czasie i mnie skierował do nich. I tam utknąłem na blisko 20 lat. 18 lat oficjalnego członkostwa. Jeśli chodzi o ludzi, cóż, wielu wspaniałych tam ludzi spotkałem, gościnnych, życzliwych, pomocnych, ofiarnych. Natomiast nie miałem pojęcia, jak błędna jest ta doktryna, ponieważ nie miałem doświadczenia ze Słowem Bożym. Nie miałem przygotowania, tak jak większość obywateli naszego kraju bardzo słabo zna podstawy biblijne wiary. Niemniej jednak przyjaciel, który mnie wprowadzał do tej organizacji, Krzysztof, pochodzenia żydowskiego zresztą, powiedział mi: Szymon, jak ty masz mało czasu, to ty przede wszystkim, bo pracowałem już wtedy w Instytucie Ochrony Roślin, to ty czytaj przede wszystkim Biblię, bo strażnica to myśl ludzka, często tam się wiele rzeczy zmieniało, a Biblia jest stała, najbardziej się oddaj czytaniu Biblii, jeżeli masz mało czasu. I to była dobra rada. Ona spowodowała to, że notowałem wiele różnych wątpliwości, pytań, jakie mi się nasuwały w trakcie czytania Biblii, z tym, że nie miałem czasu tego dokładnie zbadać, gdyż organizacja Świadków Jehowy daje bardzo dużo pracy swoim członkom. I ja zostałem regularnym pionierem pomocniczym przez 3,5 roku, spędzając minimum 60 godzin na głoszeniu. Potem zostałem sługą pomocniczym, czyli takim diakonem i starszym zboru wreszcie i byłem 14 lat starszym zboru. Przemawiałem na kongresach do 5 do 7 tysięcy ludzi, też w takich zgromadzeniach letnich, ale przez te wszystkie dni coś mi brakowało, niby osiągnąłem, nie chodzi o karierę, ale takie poznanie, jakie tylko organizacja Świadków może dać. Byłem nawet w Anglii z wykładami, i po prostu miałem różne kontakty, ale gdzieś jakiś głód duchowy był i przyszedł taki moment wreszcie, że spisałem sobie moje pytania, jakie nasuwały mi się podczas lektury Biblii. Tych pytań było sporo, około 20. I niektóre dotyczyły bezpośrednio zwracania się do Jezusa Chrystusa, modlitwy do Niego, bo to mnie szczególnie interesowało.
Przyjaciele doradzili mi, żeby z tymi pytaniami lepiej się nie wychylać, ale przyszedł taki kryzys, to był gdzieś 99 rok, kiedy z płaczem przed Bogiem Ojcem mówiłem, że już to więcej nie jestem w stanie tego znosić, tych wątpliwości, i zacząłem się z nimi z tygodnia na tydzień rozprawiać, i doktryna świadków Jehowy upadła w moich oczach jak domek z kart. Dowiedziałem się wtedy, że 3 osoby modliły się za mnie przez 7 lat. Ewa Tołwińska, żona Tadeusza, i 2 inne siostry, bo ta siostra Bogusia, jedna z nich, była na moim terenie, jaki miałem, bo świadkowie Jehowy mają przydzielone tereny. I tam chodziłem od domu do domu, i ona potem podzieliła się, że chodzi świadek po wsi, ale jakiś taki dziwny, że można z nim normalnie o Biblii porozmawiać. I modliły się za mnie 7 lat. Inni też chrześcijanie mi głosili, modlili się, i wreszcie to wszystko runęło. Było to ciężkie doświadczenie, bo coś, co budowałem tyle lat, upadło. Przypłaciłem to depresją 9-miesięczną. Było to ciężkie doświadczenie, ale łaska Boża była silniejsza. Na końcu tego ciemnego tunelu był Jezus Chrystus. Przeprosiłem Go, że tyle lat uczyłem błędu na temat Jego natury i dzieła. Doświadczyłem takiego pokoju w Chrystusie, doświadczyłem takiego uwolnienia duchowego też, gdzie zrozumiałem, iż całe zbawienie jest dziełem Bożej łaski, i że skoro Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam. I po prostu byłem gotów ponieść cenę, utratę przyjaciół, dobrego imienia, bo nie tylko ta organizacja świadków, ale też więcej organizacji działa na tej zasadzie, że jeśli ktoś od niej odchodzi, to oczywiście ten człowiek jest nie w porządku i trzeba go oczernić, a organizacja jest święta i nienaganna. Więc doświadczyłem tego, ale dzięki łasce Bożej znalazłem innych przyjaciół. Mamy misję Apollo z siedzibą w Bydgoszczy, która co roku organizuje konferencje dla świadków Jehowy szukających prawdy i dla byłych świadków. Bóg mnie powołał do tej służby. Praktycznie co roku komuś w tym zakresie pomagam. Moja służba to też tłumaczenie książek chrześcijańskich, czy mówców na żywo chrześcijańskich, czy też nawet mesjańskich, i też pisanie artykułów do tego czasopisma Głos Ewangeliczny. Napisałem też 2 książki, jedną na spółkę z kolegą, a teraz 3 przygotowuję, takie codzienne rozważania biblijne. No to jest wszystko łaska Boża. Tu brat wspomniał, że jestem znany dzięki internetowi. Ja w ogóle tam się nie pchałem. Po prostu pasjonaci uznali, że moje kazania się nadają, zaczęli to nagrywać i umieszczać. Mi nie zależało na żadnym rozgłosie. W każdym razie mam taką służbę. Od 15 lat mieszkam w Kozienicach. Należę do zboru ewangelicznych chrześcijan w Piątkowie koło Czarnolasu, i mamy też placówkę w Dęblinie. Prosili zresztą serdecznie Was tutaj pozdrowić. Mam żonę Grażynę, która jest pielęgniarką. Od 15 lat jesteśmy małżeństwem. I syna Tymoteusza, który ma 11 lat. Ale przyjechałem tutaj z braterstwem z Opoczna, z bratem Sławkiem, siostrą Elą. Także cokolwiek dobrego, to jest dzieło łaski Bożej we mnie. I jakiekolwiek osiągnięcia, to jest Boże dzieło, a my, cóż, my jesteśmy tylko narzędziami. Nikt nie chwali łopaty za to, że jest wspaniałą łopatą, tylko raczej chwali się tego, kto nią wykonuje pewne ruchy, prawda? Także to jest coś takiego. Dobrze, to może tyle o mnie, a teraz, drodzy, chciałbym podzielić się dzisiaj takim tematem: potrzeba pokuty i owocu. Otóż wiemy, że w świecie ludzkim oczekujemy pewnych wyników. Na przykład rodzice starają się, żeby ich dzieci dobrze się uczyły, prawda? Niekiedy, jak są problemy z danym przedmiotem, korzystają dzieci, i to rodzice pokrywają koszty, z korepetytora czy z korepetytorki. Niekiedy posyłają na zajęcia pozalekcyjne, na przykład, żeby dziecko lepiej poznało język angielski,
czy jakieś inne osiągnięcia miało. Ale po jakimś czasie ci rodzice czekają, żeby jakiś efekt był tego, żeby jakiś owoc był tych podjętych starań i też większego nakładu sił, więc czy środków. I podobnie jest, jeśli chodzi o naszego Boga. On także oczekuje od nas pewnych rzeczy. I o tym, czego oczekuje, dowiemy się z dwóch fragmentów z nauczania Pana Jezusa z Ewangelii według Łukasza. To są znane fragmenty, ale mam nadzieję, że trochę spojrzymy na nie na świeżo. 13 rozdział Ewangelii według Łukasza. Przeczytamy wersety od 1 do 5 i omówimy, a potem od 6 do 9. 13 rozdział Ewangelii według Łukasza od 1 do 5. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Mamy tutaj do czynienia z dwoma tragicznymi wydarzeniami. Jedno opisane było uczynione za sprawą przywódcy, namiestnika rzymskiego Piłata. Widzimy, że to jest działanie człowieka, tak jak mamy do czynienia z działaniem człowieka na Ukrainie, z działaniem, które kosztuje istnienie ludzkie. I z takimi rzeczami rzeczywiście się stykamy w świecie ludzkim, że czasami z winy jakiegoś człowieka bliźni jego ponoszą tragiczną śmierć. Ale drugie wydarzenie tutaj opisane to nieszczęśliwy wypadek. Nie wiemy, czy to była wada konstrukcyjna, czy zmęczenie materiału, ale w każdym razie ludzie poginęli. I mamy do czynienia rzeczywiście z takimi rzeczami. Czasami nie potrafimy ich wytłumaczyć. Czasami stykamy się z czymś takim, co wydaje się śmiercią bezsensowną. Ktoś zostaje ścięty jak ten kwiat w stosunkowo młodym wieku. I zadajemy pytania, jak to się dzieje. Zacznijmy może od postaci Piłata, ponieważ czasami jesteśmy skłonni myśleć, że to nie był taki zły człowiek. On, wiemy, umył ręce, nie utożsamiał się z egzekucją Pana Jezusa, uległ namową tłumu, żeby zachować stanowisko, bo był pod szantażem, powiedziano mu, że jeżeli on nic nie zrobi z Jezusem, to nie jest przyjacielem cesarza, tak, rzymskiego. Nie chciał się narażać. Wiemy, że odczuł pewien niesmak związany ze skazaniem Pana Jezusa, bo napisał pewien napis, tak, Jezus Chrystus, dokładnie wiemy, król nazareński. I właśnie zobaczmy, jak to było. Popatrzmy do Ewangelii Jana. XIX rozdział, werset 19. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. Czyli widać jego jakby niechęć do tego wszystkiego, co się stało, niezadowolenie. I ludzie byli skłonni myśleć, że on był szlachetną postacią. I kiedy Kościół zaczął być antysemicki w historii, wtedy zaczęły powstawać nawet apokryfy, takie pisma nienatchnione, w których przedstawiano Piłata wręcz jako świętego człowieka. Jednym z takich apokryfów jest raport Piłata, innym wydanie Piłata.
One są gdzieś z V wieku i w jednym z nich, w tym raporcie Piłata, czytamy, co mówi Piłat przed na Kapitolu Rzymskim. Mówi tak: ja jestem przekonany na podstawie jego czynów, mowa o Jezusie, że był on większy od wszystkich bogów, których czcimy. Później czytamy, że został ścięty Piłat, ale kiedy przybył na miejsce, począł się modlić w milczeniu: Panie, nie gub mnie z niegodziwymi Żydami, bo ja sam nie podniósłbym ręki przeciw Tobie, gdyby nie lud niegodziwych Żydów, którzy powstali przeciw mnie. Ale Ty wiesz, że uczyniłem to nieświadomie. Nie gub mnie więc z powodu tej winy, ale przebacz mi, Panie, i tej oto służebnicy Prokli, to jego żona, która stoi tu przy mnie w tej godzinie mojej śmierci. Ją bowiem wybrałeś, aby przepowiedzieć, że zostaniesz przybity gwoździami do krzyża. Nie potęp także jej z powodu mojego grzechu, ale przebacz nam i unieś nas pośród sprawiedliwych. Gdy Piłat wypowiedział tę modlitwę, doszedł go głos z nieba: będą Cię błogosławiły wszystkie pokolenia i narody pogan, ponieważ za Twoich czasów zostało spełnione to wszystko, co było przepowiedziane przez proroków o mnie, a Ty sam pojawisz się jako mój świadek w moim drugim przyjściu, kiedy będę sądził 12 plemion Izraela i tych, którzy nie wyznali mojego imienia. I prefekt uciął głowę Piłata, a anioł pański wziął ją, gdy żona jego Prokla ujrzała, że przyszedł anioł i że wziął jego głowę, została przepełniona radością i natychmiast oddała ducha i pogrzebano ją wraz z mężem. Trzeba powiedzieć, że to takie baśnie. Baśnie, gdzie wyidealizowano tego Piłata niesamowicie, ale to wtedy, kiedy Kościół zaczął bardzo głosić teologię zastępstwa, że Kościół wszedł na miejsce Izraela, i zaczęto tak interpretować Pismo Święte, że wszystkie z ksiąg Starego Przymierza dobre obietnice, dobre słowa odnoszono do Kościoła, a wszystkie napomnienia, ostrzeżenia, wszystkie słowa przekleństwa tylko do Żydów. Kiedy rozeszły się drogi Kościoła i Żydów, wtedy zaczęto idealizować właśnie Piłata, między innymi. A jaki był naprawdę ten Piłat? W tym nawet tekście, który dziś czytamy, czytamy właśnie o tym, że on jakiś krew Galilejczyków pomieszał z ich ofiarami. To znaczy, kiedy składali ofiary Bogu, to ich zalecane przez prawo, to zabił ich, także upadli na swoje ofiary. Więc nie był to taki wspaniały człowiek, jak tutaj w tych apokryfach się przedstawia. Kim on w ogóle był? Był wyznaczony prawdopodobnie w 26 roku naszej ery przez Tyberiusza na stanowisko namiestnika Judei i przez 10 lat służył na tym stanowisku. Kiedyś sceptycy, którzy negowali Pismo Święte, mówili, że takiego Piłata nie było, ale znaleziono inskrypcję w 1961 roku zawierającą jego imię oraz słowo Tiberium, czyli budynek, który wzniósł ku czci Tyberiusza. Co jest ciekawe, że ten człowiek właściwie to nie liczył się za bardzo z Żydami. Wiadomo jest na przykład, że już na samym początku naraził się żydowskim poddanym. Nakazał żołnierzom rzymskim wnieść nocą do Jerozolimy sztandary ozdobione wizerunkami cesarza. Wywołało to ogromne oburzenie i Żydzi taką dużą gromadą udali się do Cezarei, żeby zaprotestować przeciwko obecności sztandarów i prosić o ich usunięcie, bo w ich pojęciu było to bałwochwalstwo. I po 5 dniach takich negocjacji Piłat próbował ich zastraszyć, groził, że zostaną wytraceni przez jego żołnierzy, ale kiedy zdecydowanie stanęli w obronie właśnie czci jedynego Boga, w końcu ustąpił. I tu najbardziej, jakby ktoś z nas chciał się dowiedzieć najbardziej obiektywnych informacji poza samym Pismem Świętym, to historyk żydowski Józef Flawiusz najbardziej rozsądnie opisuje właśnie Piłata. Ale Piłat znowu się nie popisał przy innej okazji, bo o co chodzi? Umieścił w swej jerozolimskiej kwaterze złote tarcze z wypisanymi imionami Tyberiusza i Piłata. I
Żydzi tak się oburzyli, że to też forma bałwochwalstwa, że w końcu napisali petycję do rzymskiego cesarza i musiał Piłat przenieść tę tarczę do Cezarei. Zrobił jeszcze gorszą rzecz. Wiemy, że nazywano korbanem pieniądze odkładane w świątyni jerozolimskiej na sprawy służby Bożej. On zagarnął te pieniądze i wykorzystał na wodociąg, którym sprowadzano wodę do Jerozolimy z odległości około 40 km. Było to wielkie oburzenie i on był na tyle cwany, że kazał przebranym żołnierzom w zwykłe stroje wmieszać się w tłum zbuntowanych Żydów i ich pozabijać. I niewykluczone, że właśnie jakiś to ma związek z tymi Galilejczykami, ale nie mamy zupełnej pewności. Wiemy jedno, że jego dalsze losy nie są jasne. Został z tamtych terenów potem odwołany ze stanowiska przez Luciusza Witeliusza, namiestnika Syrii. W każdym razie na pewno to nie był człowiek taki szlachetny, jak go przedstawiają apokryfy. I dlatego nie możemy myśleć, że to był jakiś niemal wierzący, tak? Nie, nie był, nie był. Brutalnie rozprawił się z tymi Galilejczykami i dzisiaj też mamy do czynienia z przelewem niewinnej krwi. Czasami stykamy się z takimi rzeczami, których nie rozumiemy, jak to, że młoda osoba pada ofiarą mordercy. Albo że właśnie ta przemoc też na Ukrainie, ta ciągnąca się wojna może być dla niejednych takim wstrząsem. Ale Pan Jezus nie wyjaśnia tej sprawy, dlaczego tak się stało i nie zachęca wcale, żeby to zgłębiać. Bo nie wiem, czy się zetknęliście z takim poglądem, że kiedy znajdziemy się w Królestwie Bożym, znajdziemy odpowiedź na wszystkie pytania. Czy rzeczywiście, czy dowiemy się, jak zginął generał Sikorski? Na przykład, czy to jest celem zbawienia, żebyśmy znali odpowiedzi na wszelkie trudne pytania, także historyczne? Myślę, że nie, że to nie jest celem i Pan Jezus sprowadza dyskusję na właściwy tor. Pyta, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Inaczej sprowadza rzecz do relacji człowieka z Bogiem. Bo czym jest grzech? Definicje słów hebrajskich odnośnych i greckich dotyczą chybienia celu, jakim jest odzwierciedlanie chwały Bożej, jakim jest doskonałe pełnienie woli Bożej, posłuszeństwo. List do Rzymian 3 rozdział 23 i 24 werset wyjaśnia, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ten właśnie wykrzywiony obraz natury ludzkiej z powodu grzechu, to nieposłuszeństwo, to ta skłonność bardziej do złego niż do dobrego, to co oddziela człowieka z natury, to jest to, czym się chciał zająć Chrystus. Nie jakimiś reformami społecznymi, nie obaleniem władztwa Rzymu nad Judeą, ale właśnie problemem grzechu. Że niekoniecznie jedni grzesznicy są lepsi od innych. Pan Jezus sprowadza nas na ziemię, kiedy mówi, bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. My jesteśmy przyzwyczajeni do Biblii Warszawskiej, gdzie występuje słowo upamiętanie, upamiętacie. Znajdźcie wszystkie słowniki języka polskiego, jakie tylko są, nigdzie tam takiego słowa nie ma. Jest to neologizm ewangelicki, który wprowadzili profesorowie pracujący nad Biblią Warszawską, czyli nowe pewne słownictwo. Ono się utrwaliło w teologii, ale w Grece występuje tu czasownikowa forma słowa metanoia. Nous to jest umysł, meta to zmiana. Więc chodzi o zmianę umysłu. Czy tylko o zmianę umysłu tu chodzi? Gdybyśmy wzięli pod uwagę hebrajskie słowo szub, które jest podstawą metanoi, to ono oznacza powrót. Powrót do Boga. Odwrócenie się plecami do grzechu i zwrócenie się twarzą do Boga. Pozostawienie zła za sobą i zwrócenie się do Boga. I tak naprawdę to upamiętanie, pokuta, jak niektórzy oddają,
skrucha jest takim skruszeniem wewnętrznego człowieka, jakiego doświadczył marnotrawny syn. On zrozumiał: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, powiedział do Ojca. On wejrzał w siebie wcześniej. I to wejrzenie w siebie jest kluczem. To jest coś, że człowiek zaczyna widzieć siebie takim, jakim jest, że jest grzesznikiem. I ta metanoia, ta zmiana myślenia powoduje, że człowiek zaczyna inaczej myśleć o Bogu, widzi Jego świętość, widzi Jego chwałę, Jego wspaniałość, ale też widzi swoją marność, swoją niegodność i widzi, że coś musi z tym zrobić. I właśnie ten powrót do Boga obejmuje nie tylko zmianę myślenia, ale i zwrócenie się do Boga, zawołanie. A wiemy, że w kontekście nowotestamentowym jest to wezwanie imienia Jezusa Chrystusa. Albo z powołaniem się na Jezusa Chrystusa, zwrócenie się do Boga na podstawie Jego doskonałej ofiary. My już żyjemy w cieniu Golgoty, ale również kiedy Chrystus chodził po ziemi, ludzie musieli pokutować. Ludzie musieli pokutować jeszcze zanim Chrystus przyszedł na ziemię, bo możliwość nawiązania więzi z Bogiem jest od samego zarania. Przecież już wiemy, że Abel służył Bogu, więc możliwość usprawiedliwienia na podstawie wiary, że pokładamy wiarę, ufność w Bogu. Oni czekali na Mesjasza, pokładali wiarę w Mesjaszu, który nadejdzie. My pokładamy wiarę w Mesjaszu, który już nadszedł. I drodzy, Pan Bóg nie ma wnuków, ma tylko dzieci. Dlatego nie zakładajmy automatycznie, że nasze dzieci już są wierzące, jeśli potrafią poprawnie odpowiedzieć na pytania biblijne. To niekoniecznie tak jest. Można mieć wiedzę, można nawet dobrze znać pewne rzeczy, ale umysłem i pozostać nieskruszonym w swoim wnętrzu. Kiedyś brat Tozer zauważył, że nie trudno mu sobie wyobrazić coś takiego, że Judasz Iskariot, ten, który zdradził Pana Jezusa, ukończyłby z powodzeniem, z wyróżnieniem studia teologiczne. Więc sama wiedza to nie wszystko. Ja już mówiłem czasami w niektórych kazaniach, że były członek pewnego zboru, gdzie tam był najwybitniejszy teolog jego wyznania, powiedział: my dużo wiedzieliśmy o Jezusie, ale samego Jezusa to my nie znaliśmy. Więc jest niebezpieczeństwo braku takiej żywej, prawdziwej relacji z Bogiem, doświadczanej na co dzień. Jest niebezpieczeństwo wspominania starych dziejów, gdzie kiedyś się nawróciliśmy, ale pamiętajmy, że pokuta, skrucha, potrzeba jednania się z Bogiem z naszych grzechów, ona jest do końca życia. My raz, owszem, pokutowaliśmy, pojednaliśmy się z Bogiem, ale my na co dzień oddalamy się przez wiele rzeczy od Boga. Świetnym obrazem jest to, jak Pan Jezus umył uczniom nogi. My idąc po tym świecie, my brudzimy sobie to nasze życie. Coś, jakieś śmieci zbieramy po drodze w tym życiu. Dlatego trzeba codziennie wieczorem upaść przed Bogiem i prosić Go o przebaczenie. A jeśli w tej chwili coś złego zrobiliśmy, biegnijmy do Boga, prośmy o przebaczenie i nie pozwólmy wyrosnąć takim chwastom grzechu w naszym ogródku, naszego serca. Ale mamy kolejny przykład. 18 ludzi, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich. Są nieszczęśliwe wypadki, bo są też przypadki kary Bożej. Pan Jezus akurat to mówi, że akurat ci ludzie nie byli większymi grzesznikami niż inni. Ale wiemy, że w historii biblijnej i w historii świeckiej są przykłady kary Bożej przez nieszczęśliwe wydarzenia. Mamy potop, prawda, który był wylaniem gniewu Bożego na bezbożnych. Też ta bezbożność ich polegała na zajęciu samymi sobą. Zauważcie, że Pan Jezus nie mówi, że oni byli szczególnie jakoś uwikłani w grzech, ale byli zajęci, zapomnieli o Bogu. Tylko żenili się, za mąż wydawali, jedli, pili, byli zajęci swoimi sprawami. Bóg dla nich był gdzieś tam na ostatnim miejscu, o ile w ogóle go mieli gdzieś tam na względzie. W każdym razie tam też był gniew Boży. A Sodoma i Gomora, prawda?
też gniew Boży był wylany. A uprowadzenie Izraelitów do Asyrii z północnego królestwa dziesięcioplemiennego też był gniew Boży, tylko gniew wychowawczy. Tak samo uprowadzenie Judy i Beniamina i grupy związanej z kapłaństwem, ze świątynią tych rodów do Babilonu. Też była kara, z tym, że wychowawcza, karcąca. A zburzenie Jerozolimy w 70 roku też to był, też forma kary Bożej była. Ale czy w naszych czasach, czy w minionych czasach, na przykład w XX wieku, były przypadki kary Bożej? Przytoczę dwa przykłady. Messyna, 1908 rok, taka miejscowość. Jej mieszkańcy lubowali się w bluźnierstwach i rozpuście. Najpoczytniejsze pismo messyńskie 24 grudnia 1908 roku, właśnie wtedy, kiedy Wigilia, tak jest, zamieściło skrajnie bezbożny wiersz naigrawający się z Pana Jezusa. Kończy się on zuchwałym zawołaniem do Boga. Boże, jeżeli istniejesz, ukaż nas trzęsieniem ziemi. Parę dni później, 28 grudnia, całe miasto zostaje powalone w gruzach wskutek trzęsienia ziemi. Z Bogiem, drodzy, nie ma żartów. A teraz o wiele bardziej wstrząsający przykład. Los Angeles, 17 stycznia 1994 rok. Silne trzęsienie ziemi dotyka miasto i jego okolice. Wiecie, gdzie znalazło się jego epicentrum? Czyli epicentrum, czyli to miejsce, gdzie najbardziej uderzyło to trzęsienie ziemi. W dzielnicy Norwich, centrum amerykańskiego przemysłu pornograficznego, gdzie biorąc pod uwagę USA, rocznie produkowano około 95% tego rodzaju brudnych filmów. W gruzach zostają pogrzebane kosztowne wyposażenia, kamery i urządzenia kopiujące, kartoteki klientów, archiwa zamówienia itd. I co ciekawe, świeckie pismo Times Advocate napisało, czy to wola Boża, czy też nie, nie ulega wątpliwości, że spustoszenie w kalifornijskiej wideo Sodomie posiada nieomal rysy apokaliptyczne. Większe szkody poniosła bez wyjątku każda firma, a wiele z nich zostało sparaliżowanych. Pilot przelatujący nad Norwich miał trudności z opisaniem ogromnych zniszczeń. W gruzy runęły wielkie gmachy. Sprasowany został olbrzymi budynek parkingowy. Audycja radiowa Put Murphy Show, nadając bezpośrednią relację z Norwich, opisała jej jako miasto duchów, którego teren został zaryglowany drucianą siatką, tak by nikt niepowołany nie mógł tam wejść. Tych przykładów można by mnożyć. Sami wiemy, że na przykład na Titaniku był napis: nikt, nawet sam Jezus Chrystus, nie zdoła zniszczyć tego statku. Ludzie wielokrotnie lekceważą Boga i dzisiaj jest bardzo modny ateizm. A nawet nie tylko ateizm, ale antyteizm, gdzie ludzie jawnie bluźnią przeciwko Bogu. Z Bogiem nie ma żartów, drodzy. Z Bogiem nie ma żartów i są rzeczywiście przykłady gniewu Bożego. Jeszcze tylko dodam jeden przypadek, gdzie Nowy Orlean też w 2005 roku doświadczył wielu problemów takich, no, też niszczycielski żywioł go zniszczył, a była to miejscowość znana jako oaza bezbożności, rozpusty, przestępczości, bez wstydu i wszelkiego rodzaju zboczeń. Także no, nie ma żartów z Panem Bogiem. Ale są też wypadki, gdzie nie wiemy, dlaczego coś się złego dzieje. Na przykład wydaje się nam przedwczesna śmierć kogoś bliskiego. Nie rozumiemy tego. Ktoś kochany nam umiera, na przykład dziecko. Spotkałem kiedyś brata, który stracił takiego synka, jak ja mam mniej więcej. Nie stracił wiary, ale nie rozumie, dlaczego tak się stało. I są takie rzeczy, że nie umiemy wytłumaczyć i niekoniecznie będziemy wiedzieli. Jedno jest pewne, że Królestwo Boże, które nadejdzie, będzie tak cudowne, że Bóg oleczy wszelkie rany tych, którzy tam się znajdą. W księdze Izajasza jest zapewnienie, że zapomnimy o wszelkich cierpieniach, o wszelkich problemach. Izajasza 65, rozdział werset 11.
Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało z rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Bóg wynagrodzi wszelkie krzywdy, nawet największe, w swoim królestwie i szczęście zbawionych będzie tak wielkie, że ludzie o wszystkim zapomną i nie będą chcieli nawet wiedzieć, dlaczego coś się stało. Bo nie po to Bóg się nami zajmuje, żeby nam odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zauważmy, Hiob, wierny mąż Boży, czy Pan Bóg mu odpowiedział na jego pytanie? Nie odpowiedział. Ale wskazał mu na swoją wielkość. I my też, kiedy jesteśmy przygnębieni, kiedy doświadczamy jakichś trudnych okoliczności, pomyślmy o wielkości Boga. Jak wspaniały, jak cudowny jest. Zastanówmy się nad Jego cechami, nad Jego atrybutami. Ale przede wszystkim słowo, które Pan kieruje, bo też tłumaczę, że wcale ci nie byli jakimiś gorszymi grzesznikami, ci, którzy zginęli pod upadłą wieżą. Mówi, bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Czyli nawrócenie to nie jest jakaś opcja dla, powiedzmy, niektórych, szczególnie świętych ludzi. Nie. To jest dla wszystkich jednakowa droga do zbawienia. Nie ma zbawienia bez ugięcia swego karku, bez skruszenia serca. Oczywiście jest to dotknięcie łaską Bożą. Pierw Bóg wychodzi do człowieka z działaniem Ducha Świętego, który przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Pierw Bóg posyła ewangelistów, którzy głoszą Ewangelię lub tak układa okoliczności, że ktoś zatrzyma się i zastanowi. W każdym razie ważna jest odpowiedź człowieka. Jak człowiek na to zareaguje? A jeśli chodzi o nas dłużej wierzących, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie upokorzyć się, jeżeli gdzieś obraliśmy jakiś błędny kurs w naszym życiu, że, no nie wiem, miesiąc, pół roku, rok szliśmy jakąś błędną drogą, coś nie tak robiliśmy. Warto pomyśleć o tym i dalej, do końca życia, wiara i pokuta do końca życia chrześcijanina są bardzo ważnymi elementami. Przechodzimy do kolejnej, tym razem przypowieści, 13 rozdział od 6 do 9. I powiedział to podobieństwo, pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. I co tutaj widzimy? Widzimy pracownika, który na zlecenie właściciela opiekuje się figowym drzewem. Niestety ono jest jak na razie nieowocne. Pan jest ten właściciel tego drzewa, chciałby już je wyciąć, żeby po prostu nie zajmowało miejsca może na inne, lepsze, pewniejsze uprawy. Ale jego pracownik, ten winogrodnik, pragnie jeszcze dołożyć większych starań, jeszcze bardziej zainwestować, aby to drzewo wydało plon. Przede wszystkim w pierwszym rzędzie ta przypowieść odnosi się do narodu izraelskiego, dokładniej do Judei, gdzie Pan Jezus działał, ale też całego obszaru. Pan Jezus też 3 lata nawadniał Słowem Bożym, cudami, znakami ten naród. Owoc był mizerny. Tłumy chodziły za nim, żeby korzystać z jedzenia, z uzdrowienia, ale żeby go naśladować tylko niewielu. I Pan Jezus jeszcze zwiększył starania, aby ten naród jeszcze wydał owoc. Jak to jest też z nami? Czy wymagamy większych starań, większych działań, żeby wydać owoc? Czy czasami zdarza się, że chrześcijanin dobrze zaczyna, jest ten początek jego drogi bardzo zachęcający, a potem nie widać owocu? Miejmy to miejsce założone, ale przyjrzyjmy się 8 rozdziałowi Ewangelii według Łukasza. Tam są opisane pewne sytuacje związane z glebą naszego serca i może zobaczmy
13 i 14 werset. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Jest prawdą, że mamy w naszych zborach, w naszych kościołach miejscowych, lokalnych, osoby, które z wielkim entuzjazmem przyjmują na początku Słowo Boże, ale gdy pojawia się jakieś zgorszenie, jakaś próba wiary, jakaś forma nieprzyjemności, zrażają się dość szybko. Dlatego istnieje potrzeba, żeby mieć ten korzeń, żeby dokładnie zakorzenić się w Słowie Bożym, żeby nic nami nie wstrząsnęło. Wiem teraz, że dla was próbą jest to, że nie macie głównego pastora. Macie pewnie starszych zboru. To nie jest też łatwe doświadczenie, kiedy jakby nie ma takiego kogoś, kto by w pełni koordynował działalność społeczności, takiego głównie odpowiedzialnego. Ale nie zrażajcie się tym, nie patrzcie na ludzi. Starajcie się modlić przede wszystkim i zakorzeniać się sami w Słowie Bożym, bo nie możemy podchodzić do Kościoła na tej zasadzie jak w Kościele katolickim, że ksiądz proboszcz wszystko zrobi. Nie. Mój przyjaciel, który zmarł nagle w wieku 60 lat, Marian z Torunia, mówił coś takiego, że pan Kowalski nie został zgubiony dlatego, że nie chodził do kościoła w niedzielę, ale za to, co robił między niedzielami. Bardzo jest ważne to, jak my odrabiamy nasze zadanie domowe na co dzień. Czy my na co dzień dbamy o czytanie Słowa Bożego, o modlitwę, o czytanie z dziećmi Słowa Bożego, czy jeśli są mniejsze, to jakichś książeczek takich pomocnych. Czy my jako rodzina też mamy ołtarz naszego wspólnego wielbienia, gdzie razem klękamy i wielbimy? Bo jest problem, że w niektórych rodzinach ten ołtarz jest rozwalony. Mąż się osobno modli, żona osobno. Dzieci nie bardzo chcą się modlić, wolą grać w gry komputerowe. A jak się pomodlą, to w formie teleekspresu, błyskawicznie i szybko kończą. Czasami zdarza się, że albo mąż przestaje się modlić, albo żona, bo przeżywa jakiś kryzys, jakieś zmartwienie. I pamiętajmy, że jeśli my nie będziemy tworzyć mocnych rodzin chrześcijańskich, nie będziemy dbali też o własny stan duchowy, wzmacniali się, budowali się, to najlepszy pastor nam nie pomoże. My mamy na co dzień żyć z Bogiem. Chodzić z Nim, jak jest powiedziane, czyli nowsze przekłady to oddają bardziej parafrazujące, żyć w przyjaźni z Bogiem. I suma dojrzałości chrześcijan w Kościele, którzy na co dzień żyją po Bożemu, tworzy mocny Kościół. I kolejna taka gleba jest taka zasmucająca, czytamy, a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. I takich chrześcijan jest prawdopodobnie najwięcej. Tego rodzaju chrześcijan, którzy słyszeli Słowo Boże, oddali się Bogu, przyjęli chrzest, jakiś czas nawet dobrze szli za Bogiem, ale na przykład pożerają ich troski, zmartwienie, że coś, no pieniędzy nie starczy, albo na przykład należałoby mieć lepsze mieszkanie, nie takie jak teraz, a jakoś to trudno osiągnąć w tej dobie kryzysu. Albo na przykład praca jest za mało płatna, jakoś nie ma widoków na lepszą. I wiele rzeczy może odbierać tę radość, i może powodować takie stłumienie emocji przez te troski, że Słowo Boże jest zaduszone i człowiek nie wydaje owocu. Może być to też powodzenie. Niektórym chrześcijanom zaczęło się bardziej powodzić. Ich interes wypalił, jak to się mówi. I też no, więcej luksusów, zagraniczne wyjazdy, więcej korzyści. I gdzieś ten Pan Bóg gdzieś zszedł, gdzieś brakuje tej radości, co była kiedyś. Jakoś to Słowo Boże nie w pełni dociera. Też rozkosze życia. Wiadomo, że jesteśmy też ludźmi potrzebującymi zdrowej rozrywki. Oczywiście takiej zdrowej. My na przykład z żoną bardzo lubimy taką izraelską grę Rumi Kup.
taka piękna, prosta gra, nie ma nic w tym złego, gdzie po prostu spędzamy czasami trochę czasu. Kiedyś taki holenderski uczony Huizinga napisał książkę Homo Ludens, czyli człowiek bawiący się z łaciny. Czyli my jako też potrzebujemy pewnej radości, pewnej przyjemności, ale czasami za dużo tego wszystkiego jest. Z tym wszystkim można przesadzić, za dużo tych rozrywek. Czasami chrześcijanin jest przyklejony do ekranu albo telewizora, albo komputera, czy tabletu i film za filmem, film za filmem, albo na przykład zawody sportowe jedne za drugimi. I gdzieś to Słowo Boże schodzi na dalszy plan i w zasadzie radość taki chrześcijanin ma jedynie krótkotrwałą z tych rozrywek, z tych przyjemności, albo z tych dóbr, które zdobywa, jak mówiliśmy, i przestaje mieć radość ze swojego chrześcijaństwa, bo przestał być autentyczny, przestał być takim kimś, kto idzie na 100% za Chrystusem. I cieszą go bardziej te inne rzeczy. Jego serce już jest przy czymś innym. I w zasadzie to jest ten problem, że wtedy przestajemy wydawać owoce. Czasami też owoce nie wydajemy, kiedy ulegamy cielesności. Cielesność na czym może polegać? No, pierwszy list do Koryntian mówi na przykład o zazdrości. Czasami chrześcijanin ma zazdrość, czy chrześcijanka, zazdrości innym, że dlaczego tym ze zboru Bóg pobłogosławił, że takim się podwiodło, czy tam koleżance z pracy, czy komuś innemu, a mi na przykład jakoś, czy mojej rodzinie Bóg nie pobłogosławił. I jakiś się robi żal do Boga, jakieś niezadowolenie. Więc wiele może być przyczyn tego, ale pamiętajmy, że Bóg oczekuje od nas owocu. Jak możemy owocować? Drodzy, zawsze wracajmy do jednego fragmentu, do 15 rozdziału Ewangelii Jana. To jest przepiękny fragment tego obrazu, gdzie Pan Jezus jest tym prawdziwym krzewem winnym, a my latoroślami. I zauważmy, że tam też jest podjęta inwestycja, tam też się przycina te gałązki, tam też się oczyszcza, żeby wydawały lepszy plon. I Pan Jezus powiedział coś pięknego w wersecie 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Drodzy, bardzo ważne jest, żeby trwać w Chrystusie, trwać w modlitwie do Ojca, do Syna, jak mówi pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 3, że społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Bardzo ważne jest to. A jak trwamy? Dalej jest wyjaśnione. Jeśli słowa moje w was trwać będą i jeśli obfity owoc wydacie, jeżeli będziecie trwać w miłości mojej i przestrzegać przykazań. Część chrześcijan traktuje Boże przykazanie jako coś sprzecznego z łaską, ale właśnie łaska prowadzi do tego, prowadzi do miłości bliźniego, miłości Boga, a miłość przejawia się w konkretnych czynach. Na przykład, jeżeli miłuję Boga, to przykazania z pierwszej tablicy dekalogu, na przykład, że nie będę miał innych bogów, nic nie zajmie pierwszego miejsca w moim sercu, bo nie mówię o czczeniu Baala czy Izydy, ale nie pozwolę, żeby moją pierwszą miłością było coś innego oprócz Boga Ojca i Pana Jezusa. Więc te przykazania, czasami chrześcijanie w nadgorliwości, w polemice z adwentystami, z innymi, chcą tak przekonywać, że przykazań żadnych nie ma. Ale pomyślmy dobrze, Pan Jezus tutaj mówi wyraźnie w wersecie 10, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Miłość do Boga, pisał potem Jan w 5 rozdziale, w wersecie 3 pierwszego listu, polega na przestrzeganiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Więc widzimy, że pewne zasady są wieczne, trwałe. Wiadomo, że Bóg nie patrzy łaskawym okiem na cudzołóstwo, na flirtowanie, na zdradę małżeńską. Bóg nie patrzy łaskawym okiem na to, że ktoś z kimś zamieszkał bez ślubu i tak żyje. Po prostu pewne zasady są wieczne. I dlatego
Trwajmy w Chrystusie, miejmy bliską społeczność z Bogiem, a wtedy będziemy mieli radość, wtedy będziemy odczuwać tę obecność Bożą, tę pomoc, tę łaskę, że będzie z nami. Podam taki przykład ze swojego życia, że właśnie modlitwa ma wielką moc. Nie tak dawno po prostu zabrakło mi środków finansowych na koncie i pomodliłem się i skontaktowała się ze mną pewna siostra i powiedziała: wiesz bracie, ja się modliłam, bo chciałam kogoś wesprzeć finansowo i w czasie modlitwy Bóg przywołał mi ciebie na pamięć. No widzicie, czy to przypadek? Także po prostu, kiedy będziemy służyli Bogu, będziemy mieli więcej doświadczeń z Bogiem. Kiedyś, pamiętam, zająłem się trudnym przypadkiem osoby, bo nie tylko pomagałem świadkom Jehowy odchodzącym z organizacji, ale też ofiarom innych sekt czy różnych religii. I kiedyś nawet pomagałem jednej satanistce wyjść z satanizmu, ale w formie korespondencji. Pisała do mnie. I wiecie, że diabeł z takich rzeczy się nie cieszy. Więc po modlitwie za nią, po poradzie dla niej wyszedłem w Toruniu na przystanek tramwajowy i dwóch ludzi zaraz mnie chciało pobić. Ale tramwaj zaraz przyjechał i wsiadłem i nic mi nie zrobili. Więc po prostu pewne rzeczy musimy też pamiętać. Nie są obojętne dla świata duchowego. Diabeł to jest ktoś, kto przychodzi kraść, zabijać i niszczyć. To jest burzyciel. To jest taki, który wszystko chce zepsuć. Cokolwiek dobrego zostało zbudowane, chce zepsuć. I dlatego jeśli podejmujemy się dzieła dla Niego, to pamiętajmy, że będą sprzeciwy, będą kłopoty, ale Bóg jest potężniejszy. Bo diabeł jest przy całej swojej potędze, jest stworzeniem i niepomiernie mniejszym od Stwórcy. Nie ma co w ogóle porównywać. Bóg dopuścił w swojej mądrości jego działanie. Tak jak mówiliśmy, dopuszcza nieraz do niewytłumaczalnych rzeczy. Nie wiemy dlaczego, że ludzie giną z rąk innych ludzi albo są nieszczęśliwe wypadki. I nawet niezasłużona śmierć, taka, gdzie po prostu nie wiemy dlaczego. Dlatego tak ważne jest to, aby głosić ludziom potrzebę nawrócenia, potrzebę powrotu do Boga, póki jeszcze czas. Bo przyjdzie czas gniewu Bożego, że będzie za późno. I jeśli ktoś z nas też czuje, że zaniedbał swoje życie duchowe, że nie wydaje owocu, wyznajmy to Bogu. Prośmy o odnowę duchową. Czasami się zdarza, że w rodzinach też ktoś zachorował duchowo i zamiast być błogosławieństwem dla swojego współmałżonka czy dla dziecka, staje się ciężarem, staje się przykrą osobą. Czasami teściowa dla synowej czy dla zięcia staje się ciężka, mimo że jest chrześcijanką, albo teść. Po prostu zaniedbanie strony duchowej, drodzy, ma konsekwencje. Dlatego póki co, drodzy bracia i siostry, dbajmy o to, aby wydawać owoc, jak największy, aby Bóg był uwielbiony w naszym życiu, aby też innym byśmy bez nieczystego sumienia mogli głosić nawrócenie do Chrystusa. Także niech Bóg nam dopomoże zastosować to słowo w praktyce, aby była ta skrucha, było to upamiętanie czy opamiętanie i był ten owoc w naszym życiu. Amen.